Podczas zespołowej gry zorganizowanej przez Bibliotekę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 42 osoby zmagały się z ortografią, interpunkcją i prawdziwą piętą achillesową Polaków, związkami frazeologicznymi. Okazuje się, że to właśnie z nimi mamy najwięcej problemów. Zdarza się też, że nieopatrznie rozumiemy wypowiadane do nas słowa, szczególnie te pochodzenia obcego. Spotkałam się z taką sytuacją, kiedy zostałam nazwana w sposób, że jestem spolegliwa, kiedy uznałam, że super, cieszę się bardzo, a osoba była zdziwiona, że jestem zadowolona. A dlaczego? No dlatego, że właśnie się nie zrozumieliśmy. Ja pod tym słowem rozumiem co innego, a kolega, który mnie tak nazwał, co innego. Tak, moi drodzy, a więc zaczynamy drugie zadanie. Czas krótszy, 10 minut. 10 pytań. Język ojczysty zawsze jest najpiękniejszym językiem na świecie, nawet jeśli sprawia problemy. Z jakimi trudnościami borykali się młodzi ludzie podczas testów, które odbyły się zupełnie nieprzypadkiem w dniu Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego? Okay. Myślę, że trochę interpunkcja była ciężka. Dla mnie ta interpunkcja była trochę zagmatwana. Nie wiadomo było, gdzie dokładnie jest ukryte tam te błędy. A trzeba było poprawić zdania napisane, które nie posiadały interpunkcji. Chyba z tym ostatnim mieliśmy trochę trudności. Z tym odmianą polskiego to było najtrudniejsze. Odmiana i końcówki fleksyjne? Przede wszystkim fleksja chyba. Odmiana liczebników jest dość trudna. Organizatorzy sztafety cieszą się, że młodzi ludzie podjęli wyzwanie i z uśmiechem na twarzy przystąpili do zadań z języka polskiego. Nasz język zasługuje na to, by o nim mówić. Nie mówić nawet w takich kategoriach ciągle, że on jest trudny, ale że możemy my wątpić, możemy mieć wątpliwości co do tego języka, że możemy go ciągle jakby rozwijać, możemy prawda, się dowiadywać na temat tego języka coraz więcej, nawet przynajmniej przy takim zderzeniu się. Prawda, sprawdzimy, kurczę, jest to dosyć trudne, tak? Czyli jak jest prawidłowo. Często też, jak się sprawdzamy albo popełniamy błędy, na przykład na takich konkursach, łatwo nam też jest zapamiętywać później, prawda, takie rzeczy. Więc też w związku z tym to powstało. I taka druga rzecz, która nam najbardziej nam zależała, żeby to była zabawa. Autorka testu. Listę pytań opracowała na podstawie najczęściej popełnianych błędów językowych wśród Polaków. Na tych mi zależało, żeby też dzieciaki zobaczyły, że często rzeczy zasłyszane, prawda, myślimy, że są poprawne, a potem jak się z nimi zderzy, okaże się, że nie, że to jednak to, co się mówi w telewizji albo czytamy często w internecie, jest błędne po prostu i żebyśmy się też nad tym pochylili. Tak więc to były te źródła takie podstawowe, wyjściowe. Najczęściej popełniane przez Polaków błędy to... Związki frazeologiczne, pleonazmy. To jest zasiew tego. Tu można tak naprawdę z samych tych błędów napisać niezłą pracę, tak? Bo jednak to jest, no, czy nie często słyszymy na faktach autentycznych, tak? Że coś się zadziało, albo że cofnąłem do tyłu, albo nawet ostatnio, będąc na takim spotkaniu towarzyskim, słyszałam, no, wiesz, no i jak on to powiedział, nawet nie jestem teraz tego pewien, że został zabity na śmierć. Pomysł zorganizowania sztafety miłośnika języka ojczystego zrodził się w gabinecie pani Alicji Sasin, dyrektora Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W ubiegłym roku zawody odbyły się w nieco mniejszym gronie wśród studentów oraz uczniów liceum nr 7. Ubiegłoroczne wyniki zaskoczyły nas przede wszystkim w temacie znajomości gwary suwalszczyzny, ponieważ jedno z zadań, prawda, polegało na zbadaniu znajomości tej gwary. Byliśmy bardzo zaskoczeni. Studenci i młodzież 7 liceum doskonale sobie z tym zadaniem poradziła. Dlatego w tym roku też jest to zadanie, ale wzbogaciliśmy naszą sztafetę wykładem mistrza gwary suwalszczyzny, pana Jana Bacewicza. W tym roku postanowiliśmy zaprosić do tej gry edukacyjnej młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Tak, zaproszenia wystosowaliśmy do 9 szkół, a odpowiedziało na nasze zaproszenie 7 szkół. Uczestnicy sztafety mieli też okazję wysłuchać wykładu na temat roli gwary w kształtowaniu języka ojczystego. Laureaci, rzecz jasna, otrzymali nagrody. Odbyła się też mała biesiada przy regionalnym jadle.